Proszę Państwa, a my przechodzimy do kolejnej prelekcji. Ciut zmieniamy temat, idziemy jeszcze bardziej w stronę finansów. Gościmy w studiu panią Dominikę Pilacińską, która nam opowie o wsparciu, jakie możemy uzyskać z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw. A pani Dominika to absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na UKSW oraz Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna na UW. Od października 2014 roku pracowała w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie zajmowała się organizacją szkoleń, pełniła funkcję specjalisty do spraw funduszy europejskich oraz koordynatora mazowieckiej sieci PIFE. Obecnie pełni obowiązki kierownika Wydziału Szkoleń Beneficjentów i Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, a dziś jest z nami w studio. Pani Dominiko, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Być może część z Państwa nie zna instytucji, nigdy nie miała styczności z instytucją, którą reprezentuję, dlatego zacznę od kilku słów wprowadzenia. Działamy od 2007 roku. Obecnie zajmujemy się wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do naszych głównych zadań należy ogłaszanie konkursów, przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie, kontrola projektów, a także prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z jego realizacją. Jestem tu dziś po to, by poinformować Państwa o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w bardzo specyficznej i wyjątkowej sytuacji, natomiast wraz z innymi instytucjami, które zajmują się wdrażaniem środków z Unii Europejskiej, nie przestaliśmy funkcjonować. Na tyle, ile pozwalają nam na to warunki, planujemy ogłaszanie kolejnych konkursów. Mamy również aktualne konkursy, o których z przyjemnością Państwu dzisiaj opowiem. To, co ważne, to to, że materiał, który dzisiaj dla Państwa przygotowałam, jest dosyć obszerny, natomiast czasu mamy stosunkowo niewiele. Dlatego chciałabym, żebyście potraktowali Państwo moje dzisiejsze wystąpienie jako pewnego rodzaju inspirację. Natomiast podpowiem, w jaki sposób te informacje na późniejszym etapie będzie można doszczegółowić. Jeśli chodzi o potencjalne źródła finansowania projektów, to pierwszą możliwość daje nam Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego i pierwszy rodzaj wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Słowem pożyczka proszę się nie zrażać, ponieważ to są pożyczki przyznawane faktycznie na bardzo korzystnych warunkach w ramach inicjatywy Jeremy 2. Wsparcie jest możliwe do uzyskania w ramach wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów bądź usług, a także na działania związane z rozwojem produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnej. Chodzi tu m.in. o sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem i współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne. Możemy skorzystać tutaj z dwóch form. Pożyczka mała i pożyczka duża. W przypadku pożyczki małej kwoty pożyczka jest w wysokości od 10 tysięcy do 500 tysięcy złotych przy oprocentowaniu od 1,84% w skali roku. Mamy tutaj maksymalnie 5 lat na spłatę i możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. Pieczę nad prawidłowym wdrażaniem tych pożyczek sprawuje Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast na terenie województwa mazowieckiego działa 3 pośredników finansowych, którzy zajmują się ich udzielaniem i jest to Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Jeśli pożyczka mała okaże się zbyt mała, możemy skorzystać z pożyczki dużej w kwocie do 2,5 miliona złotych. Oprocentowanie wynosi tutaj od 1,4% w skali roku. Mamy 8 lat na spłatę maksymalnie i możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. W tym wypadku 2 pośredników finansowych, czyli Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Kolejna możliwość wsparcia to działania związane z rozwojem rynku pracy.
Tutaj wsparcie kierowane jest na ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Chodzi o tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki, w tym żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego. I wsparcie to kierowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy. Oprócz tego możemy dostosować istniejące obiekty do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Kolejne dwa konkursy, które również dają nam potencjalną możliwość sfinansowania projektów, dotyczą edukacji dla rozwoju regionu. I po pierwsze, konkurs z zakresu edukacji przedszkolnej, który pozwala nam na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki wychowania przedszkolnego, dostosowywanie istniejących placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty dydaktyczno-wyrównawczej, a także uzupełniająco również działania związane ze wsparciem nauczycieli i wydłużeniem godzin pracy. I ostatni konkurs, jeśli chodzi o Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, czyli doradztwo edukacyjno-zawodowe. Chodzi o prowadzenie doradztwa zawodowego i rozwój współpracy z rynkiem pracy. To, na co tutaj należy zwrócić uwagę, to fakt, że wsparcie kierowane jest w ramach mechanizmu ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Chodzi o to, że pewne konkursy dedykowane są dla grup docelowych z określonych obszarów. W tym momencie jest to obszar warszawskiego obszaru funkcjonalnego, czyli Warszawa i 39 gmin wokół Warszawy. To tyle, jeśli chodzi o regionalny program operacyjny. Natomiast mamy również szereg możliwości wsparcia w programach krajowych, z których również przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą korzystać. Pierwszy z tych programów to program operacyjny Inteligentny Rozwój, który wspiera szeroko rozumiane pojęcie innowacji. Od etapu koncepcji aż po komercjalizację nowo powstałych produktów bądź usług. I te kolejne etapy wsparcia w ramach programu idealnie pokazują nam nabory, które są aktualnie ogłoszone. I pierwszy taki pakiet naborów to pakiet w ramach szybkiej ścieżki. Szybkiej ścieżki, a więc uproszczonej i przyspieszonej procedury aplikowania o fundusze. W ramach pakietu konkursów możliwe jest przeprowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, w tym badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych. Czym różnią się te dwie formy? W dużym uproszczeniu chodzi o stopień zaawansowania, bowiem badania przemysłowe są mniej zaawansowane niż eksperymentalne prace rozwojowe. Ta grupa konkursów to tak naprawdę różne konkursy, które dotyczą różnych obszarów tematycznych bądź różnych obszarów, na których udzielane jest wsparcie. Pierwszy z tych konkursów to konkurs w ramach urządzeń grzewczych, kolejny szybka ścieżka dla Mazowsza, odnawialne źródła energii w transporcie i coś, czego nie planowaliśmy na etapie planowania harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie, czyli szybka ścieżka związana z koronawirusem. Reakcja nastąpiła tak szybko, jak to możliwe. Został opublikowany konkurs. Zachęcam do zapoznania się z informacjami o wszystkich tych możliwościach wsparcia. Ten etap planowania koncepcji prowadzenia prac badawczo-rozwojowych to etap, w ramach którego możemy uzyskać wsparcie również w ramach bonów na innowacje. Wsparcie dedykowane jest tak naprawdę dla przedsiębiorców nieposiadających doświadczenia w prac badawczo-rozwojowych i polega na realizacji projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowych produktów bądź usług. Kto może być realizatorem takich prac badawczo-rozwojowych? Jednostka naukowa, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, akredytowane laboratoria. Przedsiębiorca jest tutaj pomysłodawcą, natomiast realizatorem prac badawczo-rozwojowych jest wykwalifikowany instytut. Przedsiębiorcy, którzy pomyślnie zakończyli pierwszy etap, mogą przejść do kolejnego i tak naprawdę my też w tym momencie przechodzimy do kolejnego etapu, jeśli chodzi o wsparcie innowacji, bo do etapu wprowadzania produktów bądź usług do działalności gospodarczej. Konkurs w ramach bonów na innowacje, etap inwestycyjny, to konkurs dedykowany dla przedsiębiorców, którzy pomyślnie skończyli pierwszy etap i chcieliby wprowadzić inwestycje do działalności gospodarczej.
Kolejny konkurs również z tym związany, choć bez wymogu zakończenia pierwszego etapu bonów na innowacje, to konkurs z zakresu badania na rynek. Chodzi o wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów bądź usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, prac przeprowadzonych samodzielnie, zakupionych bądź zleconych. I również etap wprowadzania produktów na rynek. W tym momencie chodzi o innowację technologiczną, a właściwie kredyt na innowacje technologiczne. To, na co warto zwrócić tutaj uwagę, to możliwość uzyskania premii technologicznej, która nie będzie podlegała zwrotowi. I takim dopełnieniem działań z zakresu innowacyjności jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Chodzi o realizację projektów związanych z tworzeniem i rozwojem inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Chodzi tutaj o inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie, które umożliwią prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Dużo było tutaj mowy o innowacyjności. Być może część z Państwa nie wie, czym jest innowacyjność w kontekście funduszy europejskich, bądź nie wie, czy przedsiębiorstwo, które Państwo reprezentujecie, ma potencjał innowacyjny. I naprzeciw wychodzą tak naprawdę dwa projekty, bardzo fajne projekty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. I po pierwsze jest to projekt STEP, czyli sprawdzimy Twój eksperymentalny pomysł. Zasada działania jest bardzo prosta. Wystarczy, że wypełnicie Państwo formularz na stronie poir.gov.pl. Ważne jest to, żebyście ten formularz wypełnili dość szczegółowo, bowiem trafia on do specjalisty do spraw funduszy europejskich, który na pierwszym etapie wskazuje potencjalne możliwości wsparcia. Jeśli okaże się po dogłębnej analizie formularza, że projekt wpisuje się w założenia programu Inteligentny Rozwój, projekt trafia do eksperta, który opracowuje pomysł pod kątem mocnych i słabych stron i umiejscawia projekt w założeniach konkursu. Po tym etapie wystarczy już podjąć decyzję o aplikowaniu o fundusze. Jeśli natomiast okaże się, że projekt nie wpisuje się w założenia programu Inteligentny Rozwój, to jeszcze nic straconego, bowiem specjalista do spraw funduszy europejskich postara się wskazać inne potencjalne źródło finansowania inwestycji. I kolejny projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Innovation Coach. Projekt skierowany do beneficjentów, do przedsiębiorców, którzy nie prowadzili prac badawczo-rozwojowych, którzy nie mieli doświadczenia w tym zakresie, bądź nie wiedzą, czy mają potencjał do prowadzenia takich prac. Tutaj wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej innovationcoach.pl. Tam konsultant sprawdzi poziom zaawansowania przedsiębiorstwa pod kątem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. I jeśli okaże się, że tego doświadczenia faktycznie nam brakuje, przydzielony zostanie Państwu coach. Coach, który wspólnie z Państwem przeanalizuje potencjał przedsiębiorstwa, jego otoczenie i postara się wskazać potencjalne źródła finansowania projektów. Opracuje również ekspertyzę, która związana będzie z potencjałem innowacyjnym przedsiębiorcy. I dwa konkursy, w ramach których nie ma już mowy, stricte mowy o innowacyjności. Konkurs Granty na Eurogranty, dedykowany dla przyszłych beneficjentów, którzy chcieliby startować w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie. Chodzi o program COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa i program LIFE. I ostatnia możliwość wsparcia, którą chciałabym Państwu wskazać z programu Inteligentny Rozwój, czyli gwarancja Business Max z dotacją, która umożliwia uzyskanie bezpłatnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Mamy jeszcze dwa źródła wsparcia z programów krajowych, w których przedsiębiorcy mogą znaleźć coś dla siebie. Jest to po pierwsze program operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój, w ramach którego przedsiębiorca ma możliwość uzyskania wsparcia w postaci diagnozy potrzeb mikro, małego, średniego przedsiębiorcy i luk
kompetencyjnych, właścicieli kadry menedżerskiej lub osób, które przewidziane są do objęcia stanowiska kierowniczego. Następuje diagnoza potrzeb, a następnie jest możliwość przeszkolenia tych osób. Co ważne, chodzi o przeszkolenie w konkretnych zakresach tematycznych. Chodzi o zakres budowlany, finansowy, turystyczny, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Co należy zrobić? Wystarczy skontaktować się z wybranym operatorem, wybranym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dlatego to tam znajdziecie Państwo listę operatorów, do których należy zwrócić się z prośbą o szczegółowe informacje. I ostatni program operacyjny, program krajowy, o którym chciałabym wspomnieć w kontekście możliwości wsparcia na rozwój działalności gospodarczej, program rozwoju obszarów wiejskich. Niech nazwa Państwa nie zmyli, chodzi o działalność pozarolniczą, z tym, że wsparcie można uzyskać na obszarach do 20 tysięcy mieszkańców. Wsparcie na założenie i rozwój działalności gospodarczej. Na założenie działalności kwota do 100 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji, na rozwój działalności istniejącej do 300 tysięcy złotych. Do tych kwot proszę się nie przyzwyczajać, bowiem dana lokalna grupa działania, bo to lokalne grupy działania zajmują się udzielaniem wsparcia, może zmniejszyć maksymalne możliwe do uzyskania widełki ze wsparcia, żeby skorzystało z niego jak najwięcej osób czy jak najwięcej podmiotów. Więc nie zawsze będzie to 100 bądź 300 tysięcy złotych. Bazę lokalnych grup działania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, czyli stronie ksow.pl. I informacja zupełnie dodatkowa z mojej strony. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała bezpłatne kursy, z których możecie Państwo skorzystać. Kursy z zakresu finansów, zarządzania kompetencji. Zachęcam, żeby w wolnej chwili zerknąć na ofertę, która już na tym etapie jest dosyć bogata i na bieżąco będzie aktualizowana. Jeśli chodzi o możliwości wsparcia, które mogę wskazać na tym etapie, to już wszystko. Natomiast chciałabym podpowiedzieć o kilku dodatkowo ważnych kwestiach, zarówno dla osób, które nigdy nie składały wniosku o dofinansowanie, ale również dla doświadczonych beneficjentów, bo to są rzeczy, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, w trakcie konkursu sprawdzajmy strony z ogłoszeniem, czyli dokumentacją. Co jest ważne, dokumentacja konkursowa pojawia się na 30 dni przed planowanym terminem naboru. Dzięki temu mamy czas, żeby na spokojnie się z nią zapoznać. Dopiero po tych 30 dniach rozpoczyna się właściwy nabór wniosków o dofinansowanie. Trwa różnie. Kilka tygodni, miesiąc, kilka miesięcy. Wszystko zależy od specyfiki projektu. Natomiast zawsze jest to czas, który umożliwi Państwu przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Dlaczego ważne jest obserwowanie strony z dokumentacją? Bo zdarza się, choć rzadko, że ulega ona zmianie. I mamy obowiązek być z tymi informacjami na bieżąco. Oprócz tego warto jest odświeżać tą stronę, bo gdy widzimy, że jakieś zagadnienie sprawia Państwu szczególną trudność, staramy się publikować pytania i odpowiedzi, które już na etapie samej dokumentacji rozwieją jak najwięcej Państwa wątpliwości. Co jeszcze? Wniosku nie składamy w ostatniej chwili. Wówczas nie dajecie Państwu nam ani sobie możliwości na ewentualną pomoc techniczną. Oprócz tego wnioski składamy w tej perspektywie w głównej mierze wyłącznie w formie elektronicznej, choć nie zawsze i na to każdorazowo proszę, żeby zwrócić szczególną uwagę, bo być może będziemy poproszeni o uzupełnienie tej dokumentacji o dodatkową wersję papierową czy wersję na nośniku CD, ale w związku z tym, że wnioski składa się elektronicznie, to potrzebny jest podpis elektroniczny i warto ten podpis wcześniej przetestować. Nawet jeśli korzystaliśmy z niego wcześniej, warto sprawdzić, czy jest on kompatybilny z systemem, w ramach którego chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie. Oprócz tego sporządzajmy wniosek na własnym koncie i miejmy do niego nieustanny dostęp. Chodzi o to, że to jest nasz komunikator pomiędzy beneficjentami a instytucją, która zajmuje się ogłaszaniem konkursu. Dlatego warto na bieżąco obserwować, czy coś dodatkowego w tym systemie się nie pojawiło.
Do kogo składamy wnioski? Jeśli chodzi o Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, jest to Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy. Natomiast w przypadku programów krajowych, o których wspominałam, jest to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz lokalne grupy działania. Za każdym razem informacja o tym, kto jest instytucją, która ogłasza konkurs, jest określona w dokumentacji konkursowej. Obiecałam, że podpowiem, w jaki sposób te informacje można doszczegółowić. I po pierwsze możemy zrobić to samodzielnie poprzez strony internetowe dedykowane dla funduszom europejskim. Funduszeeuropejskiego.pl, czyli strona, która jest poświęcona wszystkim regionalnym i krajowym programom operacyjnym, ale również każdy program operacyjny ma swoją własną dedykowaną stronę internetową. W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego to jest to strona fundusze-dla-mazowsza.eu. Co jest ważne, wszystkie strony w tej perspektywie finansowej zostały ujednolicone, żeby ułatwić poruszanie się po nich. Dla przykładu tak wygląda portal funduszy europejskich, tak wygląda strona fundusze-dla-mazowsza.eu. Krótka informacja, w jaki sposób po tej stronie się poruszać. Zakładka Zapoznaj się z prawem i dokumentami. Tam znajdziecie Państwo m.in. szczegółowy opis osi priorytetowych, czyli dokument, który opisuje, na co możemy uzyskać wsparcie w ramach programu. Jeśli po mojej dzisiejszej prezentacji bądź po analizie szczegółowego opisu okaże się, że znaleźliście Państwo dla siebie źródło finansowania projektu, to kolejny krok powinien zostać skierowany ku zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. To tam znajdziecie Państwo harmonogram naborów i dokumentację do aktualnych, planowanych i zakończonych konkursów. Zachęcam również do bieżącego obserwowania zakładki Weź udział w szkoleniach i konferencjach, na której pojawia się wiele informacji o szkoleniach, które organizujemy. Są to szkolenia od szkoleń ogólnych, na których informujemy, w jaki sposób złożyć wniosek, po szkolenia szczegółowe, podczas których wraz z ekspertami macie Państwo możliwość omówić dokumentację konkursową. Jeśli chodzi o szkolenia stacjonarne, w tym momencie nie są one organizowane, natomiast organizujemy szkolenia w formie webinariów. Dlatego również w tym momencie zachęcam, żeby tą stronę na bieżąco obserwować. Oprócz tego sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich. Na Mazowszu mamy ich 6. Warszawa, Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Radom i Siedlce. Choć tak naprawdę w całej Polsce tych punktów jest ponad 70. Zapraszamy do konsultacji telefonicznych, mailowych. Na tym etapie konsultacje bezpośrednie niestety są wyłączone. Natomiast mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się z Państwem zobaczyć również bezpośrednio. Z mojej strony to już wszystko w kontekście aktualnych naborów wniosków. Bardzo dziękuję. Pani Dominiko, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za wizytę w studio i dziękuję za tak obszerne przedstawienie tego, z jakiej pomocy może skorzystać przedsiębiorca w tym trudnym czasie. Myślę, że wiemy już wszystko, to znaczy też wiemy, gdzie szukać tych informacji i wiemy, jak rozszerzona jest ta pomoc. To myślę, że dodaje otuchy i jednocześnie spełnia trochę założenia naszego ostatniego modułu dzisiaj, inspiracji do tego działania, bo rzeczywiście ta pomoc jest wydatna. Mam nadzieję, że wielu z naszych widzów dzisiaj sięgnie do tych zakładów, o których Pani wspominała, sięgnie i przejdzie do tych stron, czy do podstron poszczególnych projektów, czy też do projektów poszczególnych agencji i tam znajdzie coś, co rzeczywiście im pomoże w tej niełatwej sytuacji kryzysowej. Ja Pani bardzo serdecznie dziękuję za ten obszerny wstęp, myślę, bo gdybyśmy mieli porozmawiać o wszystkich programach, to musielibyśmy cały dzień spędzić i całą konferencję nad tym tematem, a wszystkich tych, którzy nas oglądają, serdecznie zachęcam do tego, żeby rzeczywiście sprawdzić te linki i te wszystkie informacje, o których Pani Dominika wspominała. Dziękuję Pani Dominiko. Bardzo dziękuję. To, co jeszcze chciałabym podkreślić, jeśli mogę poświęcić chwilę. Fundusze europejskie wspierają również działania związane z koronawirusem. Ogłosiliśmy konkurs związany z koronawirusem, ale również dedykujemy dla Państwa wiele mechanizmów wsparcia z tym związanych. Są to m.in. niskooprocentowane pożyczki, które już niedługo będą dostępne. Jest to również wsparcie z powiatowych urzędów pracy na zatrudnienie dla osób samozatrudnionych oraz na wynagrodzenia i części składek pracowników
pracowników. Dlatego zachęcam, żeby tą stronę na bieżąco odświeżać. Tam pojawią się wszystkie szczegółowe informacje w tym zakresie. No to nie pozostaje nam nic innego, jak z tej zachęty skorzystać. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę u nas dzisiaj w studio i mam nadzieję, że rzeczywiście tych wniosków wpłynie wiele, bo tej pomocy też wiele osób w wielu zakresach teraz potrzebuje.